Siemeczko, jestem Rhythm Games, witam was w grze Farmers Life. Kontrolujmy na zjebkę, dzisiaj będziemy sobie siać różne sprawy. Chodzi mi dokładnie o powiew, który muszę sobie zasiać, muszę ogarnąć sobie trochę zwierzęta. Codzienność, tak? Pod tym względem. Zobaczmy, co tutaj jeszcze nam to rośnie, będzie parę chwastów. Trzeba je trochę tutaj wytępić, tylko teraz, żeby mi tu jakoś fajnie wyszło. Usuwamy chwasciki, ogarniamy sobie wszystko, jak to lana, żeby było elegancko. Dobra, tak, powoli, muszę natrafiać na to, co chcę. Wypielone elegancko. Bo chyba owca jeszcze cię nie chciałem. A żeby nie chciałem. Czyli już nie powinniśmy chować owca. A jest tam na któregoś chyba właśnie miałem zdanie, a na właśnie owiec. Więc muszę sobie to chyba raczej ogarnąć. Jeszcze odcinku. Tutaj mamy kapustę, która sobie ładnie rośnie. Może ogólnie zobaczyć, czy mam nasiona właśnie owca gdzieś, czy wręcz przeciwnie, być może już ich nie mam. Tego nie wiem. Dobra, tu nie mam nic, muszę zabrać jak myśli. Wszystko posprawdzać. I stół jest tam. Do czego ten stół jest? Dobra, trzeba coś do wzięcia. Chodzi mi o bimbę właśnie, żeby świadać. Bimbeksa wstrzymana, tu mamy do buteleczki. No tak, za dużo pieniędzy nie zarobimy. No ale to nie ma co się stresować. Tylko chodzi o to, by ogarnąć temat związany tylko i wyłącznie, proszę Państwa, tym owsem. Przygotować sobie dzieweczkę pod owiec i mieć jakiś tam już plusik. Dobra. Mamy wiedeczko? Mamy. To idziemy sobie wydoić trochę jeszcze. Ale wydajmy, zobaczymy. Mleko mamy 4, musimy mieć ogólnie 8 sztuk. 8 baniek mleka, więc no troszeczkę musimy mieć. Więc tak, otworzymy, wydajemy zaraz tą krowę. Mam nadzieję, że no, wiem, nie ma pełne. Mówię o czym. Pasuje. Powoli, żeby do mnie jej tutaj nie stresować. Mamy teraz 6 sztuk, jeszcze nam zostają tylko 2 sztuki. Teraz tak, wyprowadź. Przestań prowadzić. Tutaj tak. Wyprowadź. Przestań prowadzić. Tutaj jedzenie nam starczy. 237 litrów, nie wiem, sztuk. No i tu mam 27, więc tutaj w zupełności nam starczy. Idziemy na pewno. Ja tylko chciałem bardziej chyba jechać bardziej rowerem. Tylko działasz, nie widzę tego rowera, którego kupiłem. A tutaj jest. Wiecie, niby to jest nie za szybkie, ale zawsze troszeczkę lepiej. Szybciej to się nie pytać, 5-10 minut szybciej zawsze jest człowiek na danym miejscu. Dobra, rower już leci, a się jeszcze na opcji nie naładowałem. Dobra. Dobra. Siemano, moja miła. Dobra, mamy tak. Znaczy ty masz nasiona. O, psa masz w sumie. Dobra, to u ciebie jeszcze by to może wezmę. 29? 20 chyba sztuk musiałem mieć. Nasion. Nie wiem, ciebie. Pójdziemy sobie na pana Tadeusza. Myślałem, że chce mi się kombinować tutaj techny lecieć. Nie wiem, poza te, nie wiem, 10, 20 złociszy tak zwanych. Taki kawał jechać. Kup sobie kota, kopta nie potrzebuje. Czekajcie, bo ona, za złotówkę. Wiem, że ona też ma owiec ogólnie. Dobra, teraz tak, tu masz tak. Daj mi zaciec jeden. I tak, jeszcze musimy się tepnąć do chłopaków na tata, chociaż jest warcie królewski sobie kupić. Ale tego drzewa. Nie chcę się na razie ciąć. A że jest możliwość kupienia sobie właśnie tych chłopaków, parę klocków, no to ja sobie tutaj wezmę
Kupię, nie wiem, za 8. Klocków drzewa i powinno mi to stać. Tutaj właśnie na ospałkę i podłużenie pod ognia na wspomniany zaciep. Dobra, cyk. Ale lecimy. Nie wiem czemu tak stałe sobie miejsce dam. Ale nie wnikam. To jest tylko tak. Tutaj bym się bardziej chyba pokaj na razie ogarnąć tutaj. 8 rzucić za cię. 12, muszę trochę wody przyjąć. To jest wiadome. Zawsze wiecie. To jest. A nie, ja myślałem zacie miodowy, widzicie. Właśnie ty, ja mam zacie miodowy, to czemu nie wziąłem sobie. Czekajcie, niedaleko. Ej, niedaleko. Rzucimy sobie teraz trochę tego drzewa. Z jednego do drugiego i będzie elegancko. I powinno być. Dobra, wlej. A czekajcie, czy ja mogę z powrotem sobie to wyciągnąć? O, później, bo nie mogę. Niedobrze. Niedobrze. No ale zaraz to sobie ogarniemy. Może tam gdzieś jakieś kawałki, nie wiem, gałązki będą czy coś, żeby tylko po prostu już można było. Dobra, sobie było tak. No i ten zacie. Niech leci. Dobra. Ja sobie zaraz ogarnę te kawałeczek drzewa. I będę mógł sobie elegancko dołożyć ognia. Bo na pewno gdzieś jakieś gałązki powinny tu jeszcze leżeć. No i bingo. Powinno mi do tego bimba, tutaj bimba nie powinno mi to chyba raczej starczyć. Pewnie mi jest 4 sztuki. Może 4 sztuki typowo to może za mało. Ale zaraz zobaczymy. Może starczy. Żeby wtedy mieć pewność, że nam nie wygaśnie. Bimber, właśnie. Bimber ja. Dobra. Tak i wrzucamy sobie opał, 5 sztuk. No i teraz, aktualnie nikt wystarczy. Butelek mamy 11, więc jeszcze takie chyba powinno wystarczyć. Więc idziemy, proszę Państwa, po dwie rzeczy. Czy 3 rzeczy nawet, żeby nie zabiegać. Mianowicie, nie tu, gdzieś tutaj mieliśmy, tylko teraz muszę pomyśleć gdzie. Chodzi mi o Jezu, motykę. Nie, motyka chyba sama starczy. Ja bez łopaty mogę, tak? Ale dla pewności sobie myszy najwyżej. Weźmiemy. A, wiem, kosę. Ej, kosę jeszcze mieć. O, kuźma, się zapsuje zaraz. Ale może będzie dobrze. Myślę, że tam nie siałem już tego owca. Tak sobie teraz kminię sytuację. Jak kuźwa, tak. To więc teraz tylko nam wystarczy to przekopać. No bo to dosiejemy. Tylko i wyłącznie tego owca. Dobra, nie ma tak źle. Tyk. Czekajcie, teraz myślę tak sobie mniej więcej kąt wyczaić. Już mniej więcej równo szło. Dobra, to takiego. Będzie git, będzie git. Wiecie, taka osoba, ten owiec jest taki miarę. Może będzie przydatny, tak? Bo jednak słomy na tych zwierząt. Nie, co jest? Trochę tempo to mi idzie, dobra. W sumie tak dużo go jeszcze nie trzeba ogarniać. I ten będzie się nawionek. Będziemy mieli wiecie, już zadanie wykonane dla tej tekli bodajże. Więc już będzie z głowy, tak? Pod tym względem, tym owcem. I już będzie, właśnie o to mi chodziło, tak? Powiem, że w ogóle owiec miałem już ogarnięty, zasiany. Ale teraz nie wiedziałem, troszeczkę widzę tego owca, będzie to
Jedną nasią. Dobra, powinno, to może tu jeszcze troszeczkę był na mnie. Dobra. Zobaczymy teraz, czy nam tych nasion starczy i... Sześć sztuk. Nie wiem, tak trochę zaczuję, ale... No dobra, jest. Nasiany. Powiedz na dzień nam starczy. Teraz tylko sobie wezmę trochę tali czytnym dla... Dla naszego bitwa. To mnie dużo, ale zawsze to pali. Powiedz mi, trochę w kosu. Zawsze będzie można sobie przykosić. Dobra, starczy. Tak dużo funduszy dużo nie mamy, ale zawsze coś tam nas tutaj pomaga coś co nieco. Kapustka jest rośnie, bo jak tylko wyrośnie tytoń, rośnie wszystko, rośnie jak potrzeba. Tutaj chyba mamy grch, tak grch, to sobie elegancko. Proszę Państwa, rośnie. Dobra, teraz tak, chciałbym sobie tylko wrzucić tą trawę tu. Uj, nawet mimo, że nie będzie cała tawa. No dobra. On stał będzie jakieś trochę więcej zwierzyny kupić. Ale co... Aha, tego nie mogę rzucić jak sobie tej tawy tak na suszenie, więc trzeba sobie zrobić tak. Jak sobie to leży, później się on elegancko ogarnie temat. Z tym. Sianem. To jest na luzie. A między nami to się nie poszalejemy. No, motyka się psuje i kosa się nam praktycznie może być zepsuła. Makawyka sobie może strzelimy. O, taka energia dostaliśmy. To już jest troszeczkę lepiej. Pod tym względem. Dobra, nie mamy nic na razie do roboty, tak powiem szczerze mówiąc. Tak sobie myślę, ale raczej chyba nie mamy. Coś byśmy mogli sobie to postawić, coś ogarnąć. Miody. Miód będzie czy nie będzie? Nie ma nic. Nie ma nic. Nic. Nie ma nic. Czekajcie, a czy ja mogę to usunąć tutaj, to? To ja nie mogę usunąć, a widzicie. Nawet o tym myślałem, że tak można sobie to zrobić. A ważniejsze, czy ja mogę... A, woda to pewnie trzeba wziąć łopatą tutaj, usunąć, co? A jak? O! Takie porządki powiem, to już coś lepszego jest. Czekajcie, kamień. No patrzcie, opad to mogę sobie kanim usunąć. No patrzcie, no elegancko. O, to już ponieważ... Usuwamy, coś pokombinujemy i będzie elegancko. O, widzicie, jak to elegancko. Wszystko można sobie elegancko ogarnąć. Tak ta lala, mi tu wystarcza. Dobra. Co? Tu jest zasiane, tu jest zasiane, teraz tylko czekać na zbiory. Idziemy sobie pochować to teraz. Raczej kasy nam nie starczy na to, by to naprawić. Tak kosa leci tu. Leci łopata, leci motyka. Coś jeszcze mamy, raczej nie, spożyjmy sobie chleba. Elegancko napijmy się oczywiście wody ze studni, bo jest najdobrą wodą, jaka może być. Jeszcze gominówka to w ogóle jest taka zajebista. Tak, myśmy sobie ogarnimy też zwierzątka, czyli byśmy sobie wzięli i wyczyścili. Ciekawe jak to wygląda z... Trzeba sprzedać.
3 miesiące widzę, bo patrzcie, już ma tylko 3 miesiące, zaraz może bycie co. Odlecieć w siną na L. Na ma sobie to umienimy. 7 miesięcy. Dobra. Mierzynka elegancko ogarnięta. Zobaczymy tą świnkę jeszcze, która jest i burka oczywiście. Żeby trzeba doczyścić. Bo to chyba jest taki brudny, że to jest szop. Brek, nie wkurzaj mnie. O, widzisz, od razu przystojniejszy jesteś. Będzie można cię zapuścić do naszej maciorki tutaj. Patrzcie, ja wcale jedzenia nie daję, a ona cały czas jest. A ona ma 100% pasienia, to mnie rozwala. Tak, tak, patrzę, jeszcze ma 8 litrów. Które mają. Jeszcze na patyku powinno im starczyć. Moim zdaniem, na dzisiaj. A my ogólnie sprzedanie, możemy sprzedać mięso, więc może pojedziemy, bo jeszcze duch sprzedamy. Chociaż kuźba, ja przecież muszę, mogę sobie połowić. W sumie nie pomyślałem o tym, przecież że mogę sobie przecież wziąć i oganiać właśnie. Łowienie ryb. Dobra, zawsze to jest jakieś pieniądze, które no, bogaci moje zasoby finansowe, tak? Ktoś tu jest, nie pamiętam, czy coś tu można było robić? Czekajcie, czy tak się zastanawiam nad jedną, tak szczerze? Czekajcie, nie tak. Mapa. Ja bym chciał obszary do pozwolenia. Patrzcie, jesteśmy tu. Wiecie, tu można kupić. No teoretycznie można. To by było fajne. Ciekawe, gdybyśmy mogli wtedy, szczerze, tak sobie myślę, czy wtedy nie można było remontować domu. To mnie zastanawia w sumie. Czekajcie, zaraz będziemy parę rzeczy. Czy się da tutaj usunąć ten pół? Ej, ale podejrzewam. Właśnie, to jest co by teraz nie zastanawiał w sumie. Czy będzie można, jeśli dobrze to kminie, w późniejszym czasie, jeśli są teraz pozwolenia, czy nie będzie można sobie teraz wykupić tego placu? I robić to takiej gospodarki drugie tutaj? No, proszę Państwa, to będzie teraz zagłoska, która będzie mnie zastanawiała. Ej, do Sołtysa. Zobaczymy u Sołtysa, czy takie coś można ogarnąć bezpośrednio u niego. Wiadomo, finansowo nie jestem przygotowany, ale na przyszłość chcę wiedzieć. Czy takie coś będzie po prostu możliwe? Czy jest takie coś możliwe i wtedy będę wiedział w 100%. Czy będzie mi sens wybierać jakieś większe sumy pieniędzy, powiększać swoje włości, tak powiem. I patrzeć. Pozwolenia, pokaż mi, jak ja bym teraz chciał. Czekajcie, to jest tu. Znika drzewa, uprawa roli, budownictwo, elektryczność. Kup. Ciekawe. Robię 33 prąd. Dobra, uprawa roli. Tutaj patrzcie, 1000 wycinka drzewa. Ale patrzcie, tego nie zobaczyłem jeszcze. Wycinka drzewa. Wycinka drzewa. O. Tutaj wiadomo, że jeszcze. To jest niemożliwe. Tutaj raczej PGR też nie można sobie kupić landu. Ale powiem szczerze, że tutaj, no dobra, ale budownictwo, ale czy dałoby się tam to wtedy ogarnąć? 3000 muszę uzbierać. Nie chodzi mi o same te, ale byśmy zobaczyli, czy jest możliwość pod względem kupna
powiedzmy terenu z zabudową, teraz tutaj, więc zaraz przejedziemy. Zobaczymy jeszcze ten drugi kawałek. Tutaj jest. Czekajcie, z pewności ja sobie tu upewnię się. Pozwolenia. Tutaj był kawałek tutaj i on kosztował budownictwo 4000, to kosztuje 3. Więc no zobaczymy. Który tam teoretycznie lepszy byłby? Lepszy byłby teren. Nie zastanawia to. Teraz mi taka zagwozdka wpadła do głowy. Czy można? Czy ktoś w ogóle się zastanawiał poza mną, czy takie coś można zrobić? Taka, czy nie taka podoba? A było, dobra. Budownictwo. A czekajcie, budownictwo w sensie wykup i remont domu jest możliwy w tej grze? Czy tylko, nie wiem, kupienie posesji i tyle w temacie? Patrzcie, jak sobie ta zadę, to była fajna chłopka, to już wygląda. Czerwona blacha, inaczej, czerwony kolor tenitu, stodoły tak samo, garażu, bole bardziej. Powiem szczerze, że to fajnie już wygląda. Już ma jakiś taki ładny widok. Szczerze mówiąc, tak teraz patrzę, co nie? Ta gospa naprawdę już coraz fajniej wygląda. Dobra, zobaczmy tutaj, pod tym względem, bo tutaj nie sprawdzałem. Wiecie, i tak nie mamy co robić. Możemy się trochę poglądać i porozkminiać parę spraw. No bo patrzcie, no są te budynki, no. Zamysł chyba był po coś robiony, typu od tych budynków, tak? Bo było jakaś wojna, tam czasy powojenne. Ale zdaje mi się, że to też powinno być teraz możliwość kupienia takiego budynku. Ogarnięcie wiadomo terenu. Wyremontowanie takiego domu. No te koszt tylko 4000. Tutaj fajnie bliżej mojej gospodarki. Więc trzeba zobaczyć, czy będzie to możliwe. No trzeba sobie 4 kapcie wyłożyć. Mam nadzieję, że go się nie wpakuje w to, wiecie, bezsensowne wydawanie pieniędzy. O, wydam będzie pieniądze na próżno. A wiecie, trzeba spalić. Dla samego, proszę Państwa, siebie. Dobra. Wejrzamy tutaj, dobra. Wchodzimy sobie z rowerka. Czekajcie, bo ja tu jeszcze mam gdzieś farbę czerwoną. Weźmy sobie czerwoną farbę. Bo to będzie czerwona farba, bo jak mamy już mniej więcej wszystko ogarnięte, to śmiesz się raz tą alaburkę zrobili. Znaczy tam zadaszenie do bydła. Cyk. Pewnie się. Myśmy sobie to teraz pomalowali w sumie. Ciekawe, czy mi z jednej strony farby wystarczy, no ale... No patrzcie, i w ogóle już inaczej ten budynek wygląda. Czyli budynek... Niestety powiedzieć ciężko to budynkiem nazwać, no ale no, już troszeczkę kolorystycznie będzie lepiej. O, tutaj jest elegancko czerwony dach, czerwona ta... Śmiało to podsłonek chyba nie można pomalować. Nie, można też pomalować, patrzcie, no, patrzcie jaka nowina. Nie, nie można tutaj. Mamy trochę coś się wyciulało. Nie zamknij, tylko tu jeszcze chciałem pomalować. Ej, no bo fajnie to wygląda. Liczki. Czy nie liczki, tylko płótka. Tutaj. Też nie. Bo ma jakiś taki kwisty kolor mi tam ustąpił. Ale da się, da się.
troszkę mogę inny kolor dać. Ale nie chcę takiej chałupie. Chociaż teraz patrzę, że ten kolor tej chałupy to taki się trochę biblak. Idzie? Skoczyć nie mogę. Ktoś podniada plony, zajebiście, dobra. Ale co mi podniada plony? Pierdziele, bo jak mu to pewnie mi pierdziele, co? A jak? Przecież widzę, że świniaku ty. Wszystko mi zerzysz. Dobra. Och, ten burek niedobry, nie? Dobry burek. Dobra, czyli mówię tak, a teraz rozkminiam. No to musimy nazbierać pieniędzy na to, by kupić... kupić ten. No. Ten budynek. Zobaczyć. Tylko pokażę do zbioru, tylko pokazuję kapusta tego. A może się bałem, wiecie? Dlatego tak mi się trochę może pokiczkało. Dobra, to mi zaraz tak będziemy tutaj musieli pewnie podjechać. Bo w tym razie chyba wam się nie da dotknąć później. Dobra. Więc robimy tak. Idziemy sobie po motorek, podjedziemy tą motorem. Mam nadzieję, że... A, tylko ciekawe, czy mam wachę motory. To jest najważniejsze pytanie. Coś tam jeszcze wachy jest, może do tego, do tej... No takiej chyba najbardziej by się opylało. Nie, do takiej to nie, bo tak na tyle nie przyjmie. No to tak trochę będziemy musieli pokombinować. Dobra, kapusta tu. Wiecie, no jak mamy czas, to sobie tak będziemy teraz ogarniać. Więc mówię, teraz zamysł jest taki, żebyśmy tylko mogli... mogli sobie, proszę Państwa, zbierać kasę i będziemy wtedy wiedzieli, czy takie coś jest możliwe do renowacji. Dajne budynki są gotowe do odbioru. A to będą gimbet, to tam gimbet to się... Niech ten motorek, na ten motor niech to będzie więcej. No bo na dużo nie weszło, ale weszło. Ale co, jak to puchałe idzie. Dobra, na styk. I teraz tak, gdzie musimy jechać? Musimy lecieć na PG. Trochę się boję, ale najwyżej u Staszka kopię paliwa. Chyba Staszek ma paliwa. Tam w piątkę kupię paliwa i powinno być git. Dobra, to będzie powoli sobie jechać, żeby tylko i wyłącznie to handlować. Dobra, tu mamy tak. No i tutaj mieliśmy 60, tutaj tu już jest naprawdę spora ilość tego towaru. Znaczy, indziej byśmy mieli lepiej, ale wiem, że tutaj wszystko sprzedam. Wiem, byśmy tego nie mieli, a tak to musiałem trochę kombinować, trochę kombinacji alpejskich. Właśnie 1400, nie miałem 2000, nic mam teraz 1400 na koncie. Zajebiście. Tak patrzę teraz, tak naprawdę jest takim wyznacznikiem cenowym tego wszystkiego. Czy tytoń, czy cokolwiek innego, co nie, to mnie zastanawia. Bo kapusta sama sobie jest naprawdę zajebista. Byśmy mogli sprzedać mleko, bo że ja muszę mieć te banki mleka. I teraz czekajcie, ja sobie tak wezmę. Może nie powinienem tak robić. Ale nie, kurwa, miało być inaczej. Zjebałem, to już przyznaję. Bo przecież to nie o to chodziło. Dobra. Nasiona owsa, nasiona pszenicy. Tylko czekajcie, pszenica już mi zejdzie, nie wzejdzie mi. Brak kukurydza, ewentualnie jeszcze spróbuję kukurydzę.
Nie chcę tyle, nie wiem, z 25 nasionek kupię i powinno mi starczyć. Teraz ryzykuję, o Jezu, nie to. Teraz ryzykuję i wrócę motorem na gospodarstwo. Czy ja biorę, tego nie wiem. No to właśnie o to mi chodziło, właśnie weź mi Kazimierzu, nie pocieszy pod tym względem, ale na szczęście jestem na PGR-ze Staszek będzie miał paliwa na pod dostatkiem. Szczerze mówiąc i tutaj się nie muszę zbytnio przejmować i martwić się ma Stachu. Daj mi piątkę paliwa. Piątkę chcę, dobra, dzięki. Nie to to, słuchaj. No i teraz mogę sobie na spokojnie wrócić do domku. Teraz to ma jakiś sens. Aha, motykę miałem kurwa naprawić, bo motyka mi się też zepsuje. No dobra. Ryzykuję i tak zrobię, żeby miał to ręce. Ej, a czekaj, czy ja nie mogę już bezpośrednio w to? Znaczy, czy mogę chyba? Tylko muszę wziąć jadeko. I należy użyźnić trochę naszej gleby. Pyk. Czekajcie teraz, czy ja będę widział? To wygląda mniej więcej widzę. Dobra, i zobaczymy teraz tą kukurydzą, jak to tam nam wypali. Dwa. Co by maj, to powinien kukurydzą normalnie wyrosnąć, co nie? Ale no, bo to jest gra, więc tutaj nie wiem. Dobra, to nie muszę jakoś perfekcyjnie tego ugarniać. Normalnie tylko, żeby było... Myślałem, żebym zobaczył, jak z tą kukurydzą w ogóle jest. To możliwe. No to fajnie wygląda, czyli będzie kijowo. Dobra, i mamy jeszcze tam 5 nasionek kapusty. Żeby to wykorzystajmy od razu. No i miodzio. Tutaj kukurydza będzie rosła 48 godzin. Na górze wschodzi, no wiadomo, o jest, bo to jest jedna uprawa, która najdłużej będzie schodziła, to jest praktycznie półroczna, ale trochę lepiej. Prawa. Nie, zapierdolę, ja półroczna. Aż marzec, wrześniu, rozrośnie to tam jak zasieje, później to bywa, z owsem. Bo to jest godzina 18, czyli mam jeszcze szansę gdzieś jechać, przejechać ewentualnie do butelki z bimbrem. Raczej wątpię. Miód pitny. Właśnie, ktoś chciał ten miód pitny, ale kuźwa, kto i po co? Wiem! Na tapaku chyba mnie odpitnie chcieli. Ziomeczki. Ziomeczki moje kochane. No ty jakieś miałeś takie... No dobra, i teraz... A, to niby to jest. Nie, poczekajcie. A ja u ciebie mogę pohandlować? Nie mogę. Aha, dobra. Dobra.
Coś mi się tu pokiećkało z tym DLC, no bo nie wnikam. Co? No chodźmy się, na pewno się wpływa wgrać. Z automatu? Nie wiem. Dziwne. Nie wnikam, nie wnikam. Jeszcze raz, nie wnikam. No i wydokowałem mi pitnie, to kurwa. No kogo miałem z tym jeden bitnym iść? Nie produkuj mi twele, nie. Lokasz na mapie, pan Mateusza. Helenko, moja kochana. Nie, na kat. Właśnie, to działa jakoś tak bardziej idzie wszystko. Pod tym względem mam coś dla ciebie. Jakaś nagroda. Napitek z przeszłości. O, już mi się podoba. Wszystko? Już jeszcze byliśmy. Nie. Jedno maczy. No, tak czułem, że kurwa coś mi się tu nie opełniło. Zorientowanie górzelnik. Zorientowaliśmy. Każdy chłop, którego znam, potrafi wyłącznie pić, ale to, zrobić to umie sobie co najbliżej herbatę. A i to nie zawsze. Mam propozycję. Pokaż, że naprawdę masz do tego talent, żaden tunek się nie obcy. Produkuj wszystkie tunki z tej listy, jeśli ci się udadzą. Tak jak te poprzednie, to może kiedyś założymy razem produkcję prawdziwego zdarzenia i zbijemy do wody. No spoko. Utalentowany górzelnik. Co ja tu muszę mieć? Rozwin. Nalewka, tak. Cydy, nalewka miodowa, nalewka jagodowa, butelka wódki, to nie jest problem, wimber i miód pitny się nauczyliśmy. Więc tutaj nie jest tam wcale tak źle. Właśnie teraz tak. Wyduj krowę. Dwie krowy to spory wydatek, więc może... Właśnie zobaczymy, czy ja jeszcze zdążę do sklepu? Nie, chyba już, kurwa, nie zdążę. Zobaczymy. Jeszcze na targu ktoś będzie? Dupka, nie ma nikogo. A nie, przepraszam, jeszcze są. To śmi te dużo dobra. Dobra, już mamy fajnie, bo mamy już coś z tego się nam tutaj dzieje. Czekajcie, ja mogę. Czekajcie, bo tak to było czekoladko. Nie, akurat tutaj nie będziemy tak szaleć. Akurat nie ona w głowie. Bo wracamy na gospodarstwo. Mamy 1400 zł. Bo my powiedzmy jedną trzecią tego, co potrzeba. Tak będzie, w przybliżeniu. Bo jak pierdolny cię zaraz. Bo jak pierdolny cię zaraz. Więcej. Kurwa, kopnij, skurwy syna, kopnij. Pójdziesz. A właśnie. Chodź to kurwa, chyba się. Ja cię nie wypuszczę z końca. Chodź tu. Jakiś mundy? Nie ten? Tutaj? Właś i siedź tu, skurczy syn jeden. Nieznośny. Dobra, łowca, chodź. Opóźniła, to nawet naprawdę trzeba sprzedać.
Dobra. Myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, to ciepłego rekomendacji, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.